kto zdecydował o tym rozstaniu i czyja jest wina? Czy ją sobie określaliście, zastanawialiście się nad tym? Oczywiście, no ja wielokrotnie się zastanawiałem nad tym, czyja to jest wina. I jak zawsze w każdym związku wina leży po środku, to każdy ma dobre rzeczy na swoim koncie i złe, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna i tak to zawsze wygląda, natomiast pamiętam tę noc, w której to się głowiłem, czy obwieścić to publicznie, ponieważ wszyscy myślą, że ja zerwałem za pośrednictwem Instagrama. Nic takiego nie miało miejsca, Sylwia o tym wiedziała wcześniej. To był tylko i wyłącznie post informujący obserwatorów, którzy żyli naszym życiem, o tym, jaka jest kolej rzeczy. I no, ciężko jest mi powiedzieć, czyja to jest wina, natomiast ja po prostu zdecydowałem, że muszę to zrobić, ponieważ będę źle się czuł sam ze sobą. Postarałem się ująć ten post jak najbardziej fair, jednak zgodnie z moimi uczuciami, odczuciami. I tak też zrobiłem. Dostałem za to mnóstwo hejtu, pomimo że starałem się być jak najlepszy, jak najbardziej łagodny i kulturalny i szczery, bo byłem w 100% szczery. Jednak spotkało się to z ogromnym hejtem w moją stronę. Nauczyłem się już z tym radzić i wszystkie osoby, które po prostu będą mi wchodzić w życie z butami tak jak ja nie chcę, będę automatycznie, ordynarnie z mojego życia usuwał. Zapraszam do subskrypcji kanału Przeambitni, komentowania, lajkowania i dawania łapek w górę.